Dokładnie miesiąc temu marszałek Jakub Chełstowski zmienił strony i sprawił, że PiS stracił władzę w województwie śląskim. Nowy układ polityczny zarządzający województwem przeżywa pierwszy kryzys. Jest to okres takiej próby. Pamiętamy o tych 4 latach wcześniejszych, gdzie ta współpraca była trudna, a teraz jest to czas takiego dawania sobie szansy, kredytu zaufania i po tym miesiącu patrzymy dość optymistycznie w przyszłość. Przypomnijmy, że 21 listopada, po tym, gdy z PiS odszedł marszałek Jakub Chełstowski, władza w województwie wróciła do Koalicji Obywatelskiej, która straciła ją 4 lata temu w wyniku politycznej zdrady byłego wicemarszałka Wojciecha Kałuży. Teraz nierozstrzygnięta zostaje kwestia wyboru 5. członka zarządu województwa, którym miałby być ktoś z partii Nowa Lewica. Marszałek, którego obowiązkiem jest uzupełnienie składu zarządu, swojego kandydata już wyłonił, a jest nim pochodzący z Częstochowy Piotr Grzybowski. Od początku jest to dyskusja, w której ujmuje się zaangażowanie wszystkich ugrupowań biorących udział w obecnej koalicji rządzącej województwem. Co najważniejsze, wynik głosowania nad budżetem pokazuje, że praca marszałka i zarządu oceniana jest bardzo dobrze. Kwestia 5. członka zarządu województwa śląskiego będzie omawiana na styczniowej sesji sejmiku, choć kandydatura Grzybowskiego ma nie być potwierdzona na razie przez resztę koalicjantów. W międzyczasie powołane przez członków nowej koalicji komisje mają zająć się sprawami, które mimo zmian ciężko jest zamieść pod dywan. Afera w Funduszu Górnośląskim. Trochę wątpliwości dotyczących Stadionu Śląskiego. Fatalna sytuacja, jeżeli idzie o ochronę zdrowia. To jest po prostu bardzo zła sytuacja. Więc nawet jak się patrzy po tych kilku punktach, no to jest co robić. W nowym rozdaniu w składzie zarządu województwa śląskiego pojawili się Anna Jedynak, Łukasz Czopik i Krzysztof Klimosz.